Halo, halo, hej, cześć, dzień dobry, wieczór. Ja jestem Edwin, witam was w kolejnym odcinku z gry Guardians of the Galaxy, czyli Strażnicy Galaktyki. Gdzie poprzednio, finał finałów, udało nam się zmierzyć z potężnym i niesamowitym Fing Fang Foomem, który okazał się nie być tak potężny i tak niesamowity, jak go przedstawiały gry, seriale i komiksy przez ostatnie lata. Był to po prostu zwykły, typowy, duży, zielony smok z fioletowym podbrzuszem, a nie fioletowymi gaćkami. Trochę szkoda, mogłoby być zabawnie, ale cóż, takie życie czasem tak bywa. Dogadaliśmy się również dzięki temu z Lady H, która obiecała nam pomóc, gdyż iż ponieważ Groot zwyczajnie się jakoś ożywił Fing Fang Fooma, który chyba padł trupem po naszej walce, także jesteśmy na plus. Więc chyba w tej chwili zmierzamy już do ostatecznego starcia z Matroną oraz Rikerem. No i trzeba jeszcze uratować Adama Warlocka. Tak więc roboty mamy dużo, wy możecie sobie wszystko nadrobić w prawym górnym rogu ekranu, a ja już nie przedłużam i lecimy, bo odcinek trzeba szybko nagrać. Pogadamy, jak już zrobisz, co mówi star gościu i pójdziesz na zapas do WC. Nie potrzebuję. Dobrze, ale nie mów, że nie ostrzegałam, jak kościelny dziadziuś każe ci robić pobożne brzuszki. Że co mi każe robić, Riker? To zależy, ale prędzej czy później ktoś wypowie moje imię, a kto inny się z wrażenia posika. Super, mogłem żyć bez tej historii. Jestem głód. O tak, świetnie. A może to ty się posikasz? Nie. Chyba jednak poszła do tego kibelka. Okej, okay, dobra, nieważne. W każdym razie, ten odcinek, który nagrywam, musi polecieć dzisiaj, więc śmierć. No... Nie, zaraz. Demet. Raz strażnikom galaktyki śmierć. Juhu! Trzeba się starszać i nagrać szybki odcinek, więc... Poprzedni miał być 25-minutowy, ale się nie udało i wyszedł taki normalno-czasowy. Więc dzisiaj trzeba się streszczać i dzisiaj chyba nagrać taki 25-minutowy odcinek, bo ja to muszę nagrać, zmontować i jeszcze wysłać. Także no, może być grubo z czasem. Więc no, jeśli będzie trzeba, to nawet zrobię jakiegoś chamskiego cliffhangera i skończę nagrywać w najgorszym możliwym momencie. To jest dwa razy większa. Błąd, przynajmniej ze trzy razy. A, dzięki Drax, naprawdę pomagasz. I co? Gasimy światło i silnik, czekamy na przylot Hellbender. I jesteśmy go pewni? To kobieta honoru, królowa. Obiecała zebrzeć siły. Jak długo to zajmie? Za długo. Aha, oni już zaczęli. No, super, wspaniale. Trzeba ocalić galaktykę i Niki. Mamy się tam dostać i przerwać im ten rytuał. Nie damy rady tej flocie. Kłaczuszku! Rocket, to co ty tam robisz? Trzeba wleźć na sakrosankt i przerwać rytuał, nie? A wiemy, żeby nas tu utłukli, więc szykuję naprawdę głośny papik. Moja muza! Ta, wpiąłem go, żeby słał tę muzę na wszystkich falach. A jak kościół będzie szukał źródła? Na zimnych silnikach przemkniemy cicho obok i witaj sakrosankt. Bystre! Poważnie? Ale zaraz po zwycięstwie go odzyskamy. A teraz wracaj tu! W sumie plan jest naprawdę sprytny. Muszę przyznać, co jak co, ale plan jest sprytny. Że kurde podłączył mu silniczki, to jest jeszcze zabawniejsze naprawdę. No dobra. I wszyscy ruszyli za odtwarzaczem kasy VHS. Dobra, to nie są VHS-y. VHS-y to były te na wideo. Nie bądź taki zaskoczony! To jest jakaś kaseta, ale nie wiem w sumie, jaki to jest format kasety. VHS to była jedyna, jaka przyszła mi do głowy, więc ją rzuciłem. Musisz odzyskać moją muzę. Niestety, Quill, jest szansa, że po znalezieniu rozwalą sprzęt na kawałki. Zadbajmy, żeby ta ofiara nie poszła na marne. Możemy tego tak nie nazywać? Jesteście okrutni, naprawdę. W ogóle czy ja mogę jakoś w tym... Nie, mam wrażenie, że... Nie wiem, wydawało mi się, że kieruję tym odtwarzaczem, ale chyba to nie... Chyba jednak nie. Więc w sumie nie jestem pewien, po jakiego grzyba mam, kurna, w lewym dolnym rogu ekranu ekranik z tym. Żeby sobie popatrzeć, jak to po prostu leci w kosmos. Jestem głód. Wiem, że tam są, ale przecież nie usłyszą nas przez kadłub statku. A mimo to szepczesz. Bo nie chcę, żebym to ja zwarczył sprawę i w ogóle... przez niego. Jestem pod wrażeniem, że w takiej sytuacji, z taką ilością efektów cząsteczkowych i taką ilością różnych statków, a w ogóle mamy pękniętą szybę.
mam 90 FPS-ów. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Na starym komputerze pewnie miałbym, nie wiem, tak z 5. W ogóle to sobie radzi. No całkiem nieźle, okej, spoko. Jakby to się zastanawiam, tutaj po prostu sprawę ekranik, który mi po prostu pokazuje staty komputera. Także mogę sobie na bieżąco kontrolować wszystko. W ogóle długo będziemy jeszcze tak lecieć do tego statku, bo naprawdę... Na oddech, Morgata. Wow! Czy to... tak. Oto przybyła Lady Hellbender! No cześć, Fum. Strażnicy Galaktyki, nie kryjcie się! Seknarskie Imperium Bestii jest wygłodniałe, boi! A kto się kryje? Skradamy się. Bo chcemy dotrzeć na Sakrosankt żywcem! Więc my wyrżniemy ich tutaj ile zdołamy, a wy wywalczcie sobie drogę. Jedzcie moje dzieci! Nie powiedziałbym, że robi to sens, ale trochę to sensu jednak robi. To ich mięsa! Ona jest walnięta. I to tak zdrowo. I jeszcze ujeżdża kosmicznego smoka. Nieźle. To jest totalny metal. Steel trochę żałuje, że Think Fang Fum nie jest dokładnie taki jak w komiksach i serialach. Au, i w grach. Po drodze wciąż czeka nas masa problemów. Szybko mnie rozwalili. Okej, dobra, rozumiem, że chyba nie ma sensu do nich strzelać, tylko trzeba to jakoś sensownie unikać, wydaje mi się. Przynajmniej mam taką nadzieję, bo w sumie nie jestem pewien, ale nie, dobra, widzę, że mogę latać tak ogólnie, więc wydaje mi się, że chyba finałów, auć, chodzi o... Chyba chodzi jednak o rozwalenie ich, albo po prostu trzeba jakoś między nimi wszystkimi przelecieć. Musimy wykorzystać tę sytuację! Nie jestem absolutnie pewien, chociaż widzę, że główny punkt mojej podróży znajduje się w środku, więc chyba jednak chodzi o całkowitą olewkę i... Prawdziwa zabawa czeka na statku Rakera! Słuchaj, Gamora, łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić. Mam tutaj cholerę różnych laserów, które latają dookoła mnie i próbują mnie zestrzelić, więc sorry memory, ale chciałbym jednak najpierw przeżyć, zanim tam w ogóle się dostaniemy. I nie wchodź pod lufę, też łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić. Non-stop coś do mnie strzela. Ale ty zwierzyczek! Au, au! Musimy się przebić. Dobra, to ja może po prostu będę robił sobie takie kółeczka dookoła, może to mi jakoś, powiedzmy, pomoże, ewentualnie włączę jakiś dopalacz raz na jakiś czas, żeby troszeczkę przyspieszyć, nie wiem, czy cokolwiek to da, śmiem wątpić, nie widzę w ogóle mojego życia, aha, dobra, już ała, widzę. I dobra, jesteśmy, halo, dzień dobry. A jakie stroje w ogóle? Mantis, na pewno umiesz pilotować? Tak! Czasami! To mam nadzieję, że to jest to czasami. Za oręż! Wróg nadciąga! O, wchodzimy i od razu na pierdzielanka, super. Ale kombinezony, muszę przyznać, całkiem wyglądają całkiem nieźle. I mamy ostatnią zdolność dla gry. Odblokowaną mega zdolność Darth Flory. Po nauczeniu się, jak wykorzystać własną esencję, aby ożywić Think Fang Fuma, Groot może teraz zrobić to samo dla wszystkich powalonych strażników. Nawet jeśli zginiesz, gdy ta umiejętność jest dostępna, Groot automatycznie cię... Oooo! Rocket, jakiś trochę... Okej, dobra, dobra. To brzmi fajnie, to mi się podoba i znając moje wszelkie umiejętności, na pewno mi się to przyda. I dobra, może... Au! Najważniejsze to nie używać tej zdolności tak po prostu na pałę, bo może to być naprawdę rzecz nieprzyjemna. I ściągnijmy tego kolesia tutaj, bo mnie troszeczkę będzie irytował, wydaje mi się, z tą swoją snajperką. A wolałbym go jak najprędzej wyeliminować, żeby mi nie psuł krwi. Żeby nie było to jak w przypadku Wendigo w poprzednim odcinku, że po prostu się na mnie rzucili jeden na drugim i wszyscy mnie wzięli i ukatrupili. Z drugiej strony, skoro mamy Groota, który teraz może nas uleczyć, to w sumie brzmi całkiem fajnie i całkiem przyjemnie. W ogóle czy ja muszę gdzieś iść, czy ja z kimś mam walczyć? Nie wiem, nie jestem pewien. Póki co nikogo tutaj nie widzę, więc może po prostu idźmy przed siebie z nadzieją, że... wejdę tam, gdzie trzeba jakimś cudem. Okej, dobra, to jest zablokowane, nieważne. Czy ja coś przeoczyłem, czy... Okej, dobra, nieważne, coś przeoczyłem z tego, co widzę. Spoko, niech będzie. A, dobra, taktyczny unik, dziękuję, dzień dobry.
Na szczęście Quick Time Event jakoś się udał. Tu w ogóle koleś jest podatny na elektryczność, więc bardzo chętnie go popieszczę. Ale widzę, że mimo iż jest podatny, to jakoś wielce mu ta elektryczność faktycznie nie robi. Ale zawsze warto mieć to na uwadze. Tu taktyczny finisher, dziękuję. Tego też można pokopać, bo czemu nie, jaka lufa poszła w pysk, ała! Nawet ja to poczułem. Dobra, tu mała oklepka, tu można troszeczkę kolesia powiesić prądem, bo czemu nie? Mała ilość voltów na pewno nikomu nie zaszkodzi. Na pewno zaszkodzi mu mniej aniżeli moje pięści wspomagane blasterami. I kopniak wydaje mi się, że prosto w krtań. Bo to nie było nawet kopnięcie w pysk, to było iste kopnięcie w krtań. Okej, kliknąłem troszeczkę nie ten przycisk, co planowałem, znaczy kliknąłem chyba jednocześnie i D i R-kę, albo E, nie jestem pewien. Ale na szczęście gra uznała, że okej, dobra, fair enough, mi to wystarczy. I no, troszeczkę nie tak miało być. Zrobiłem unik i przedupiłem się prosto, kurna, w cholerną przepaść. Absolutnie nie tak miało to wyglądać. Dobra, czy ja mam potencjalną zbiórkę? Nie, wydaje mi się, że skoro nie mam muzyki, to mam takie dziwne wrażenie, że zbiórka nie będzie już dostępna. Z drugiej strony, czy ja będę jakoś wielce płakał z powodu braku tej całej zbiórki? Nie wydaje mi się. Czemu kurna atakuje nie pięciu naraz? Na litość boską, au! No, gościu naprawdę może irytować. Hold up, bo z tego co widzę, to na tych kolesi skuteczne jest mrożonko. Także bardzo chętnie ich troszeczkę przymrożę. Trochę gorzej z potencjalnym typaniem, ale co tam. Dobra, ten wyfiniszowany, to mi się podoba. Tego jeszcze raz troszeczkę, au, przymrożę. Może zamiast przymrażania powinienem się skupić na leczeniu samego siebie. Ani trochę! Na przykład poprzez włączenie tarczy. W sumie świr elita brzmi dosyć komicznie i zabawnie. W sumie komicznie i zabawnie to jest jedno i to samo, ale dobra, pal licho. Okej, dobra, inaczej. Hold up. Poproszę tarczę, dziękuję. I au, dobra, po kolei. Tutaj Groot, tutaj Gamora, tutaj Drax, tutaj Rocket. On tak będzie se latał, i... Dobra, i na pewno nie użyję na chwilę obecną zdolności Star-Lorda, trudno, jakoś to będę musiał przeżyć. I ewentualnie kolesia oklepać pięściami, bo troszeczkę innej opcji tutaj nie ma. Chociaż ewentualnie mogę ich cały czas razić prądem, na który podobno są podatni. Ale kiedy widzę, że ktoś jest na coś podatny, to wydaje mi się, że powinno być to na zasadzie takiej, że dostaje większe obrażenia niż normalnie. Więc w sumie nie jestem pewien, co tutaj dokładnie oznacza określenie, że ktoś jest na coś podatny. Dobra, w ogóle pozbędę się... Okej, dobra, nie poszło tak jak miało pójść, ale trudno, dobra. To co chciałem powiedzieć, no najpierw się pozbędę tych przyklasów dookoła, że mnie tutaj troszeczkę nie przeszkadzali, chociaż z ich... Chociaż z ich leczeniem może być trochę to problematyczne. Że nużę jeszcze tak, tu użyjmy jeszcze raz Groota, tu użyjmy sobie Gamory, tu użyjmy sobie Drexa, tutaj Rocketa. Dziękuję, dobranoc, tego może sfiniszuję. Wyjdzie finisz, nie wyjdzie, dobra, wyjdzie finisz, okej, okay, spoko. Nie dałem się bawić w stronę światła. Już ci pomagam, hold up, daj mi chwilkę. Czy ty możesz się ode mnie już odchrzanić tak raz, a porządnie? Po prostu mylą mi się już klawisze. Poproszę jeszcze raz tarczę, dziękuję. Dobra, ci kolesie naprawdę są irytujący. Ten mocny pomaga swoim! No shit, Sherlock! Nas też niech wzmocni! Może bym tak w ogóle podniósł też Draxa? Nie byłby to taki głupi pomysł? Dobra, jeszcze raz. Okej, możemy polecieć znowu z Gamorą, tutaj możemy znowu polecieć z Draxem. Tu niech poleci jeszcze raz Rocket i możemy ewentualnie również rzucić się sami na to. Także ja bardzo chętnie skorzystam i bardzo chętnie potencjalnie go wyeliminuję. Żeby już mi więcej krwi nie psuli. Dziękuję, dobranoc. Mojego stanu! Zaraz! Naszego? Okej, dobra, pierwszy raz widzę, Rocket przyznał, że to jest nasz wspólny statek, a nie jego statek. Okej, spoko. Stosunkiem do gości! Czy możemy już tam wtedy przechodzić? Wydaje mi się, że nie, bo cały czas jest to pole siłowe.
Chyba, że teraz dam radę przez nie przejść, bo jest winda? Nie, absolutnie nie. To trzeba to wykorzystać! Dobra, Honda, czy ja mogę coś zrobić? Czy dalej muszę czekać na jakiś atak? Chyba, że ewentualnie wszyscy muszą tu przyjść. Absolutnie nie mam pojęcia. Co ja mam tutaj właściwie robić? Mogę to zeskanować w jakiś sposób? No tak średnio bym powiedział. No dobra, fajnie, bardzo się cieszę, ale co ja właściwie mam tutaj zrobić? Bo pociąłem tych kolesi, poeliminowałem ich, chyba waliłem ich wszystkich, ale dalej nie mam pojęcia, co ja mam potencjalnie robić. Wspaniały ostateczny szturm na jedynie tak sobie chodzę, biegam dookoła i nic nie mogę konkretnego zdziałać. Czy ja mogę na przykład, nie wiem, podnieść jakąś tą skrzynię albo powiedzieć Draxowi, żeby ją podniósł, no tak średnio. Chyba, że może mogę zrobić tak? Ciumlaki! My na to trzymanie! No, żeby je przerwać! Mam wrażenie, że coś jest nie tak. No, nie powiedziałbym, żebym zrobił jakąś ogromną rozwałkę. To raczej nie ma sensu robić, ale już jak zrobiłem, to zrobiłem. Dobra, trudno. Aktualnie i autentycznie nie mam pojęcia, co ja tu właściwie mam zrobić. Mogę na to wejść? No, niby wejść mogę, ale na jaki grzyb? Na jakiego wała? Ja wykończę ich więcej, zakład? Mam takie dziwne wrażenie, że pokonałem wszystkich, ale gra dalej twierdzi, że ktoś jeszcze tutaj się ostał. No, trochę mnie to nie pociesza, tak szczerze powiedziawszy. Muszę sobie powtórzyć o formacjach bojowych! Ej, autentycznie, coś się zepsuło tutaj. Bo cały czas muzyka gra, a skoro gra cały czas muzyka, to znaczy, że teoretycznie cały czas jestem w jakiejś walce. Naszego? Tak więc mam wrażenie, że chyba coś się zblokowało, zbugowało, jakiś koleś chyba się przewalił przez tekstury. I autentycznie chyba trzeba to zresetować. Także dajcie mi chwilę. Tak, ewidentnie, coś się musiało zbugować i któryś gdzieś musiał się zgubić, ponieważ no, po aktualnym pokonaniu zwyczajnie się otworzyły drzwi, a wtedy się to nie stało, więc ewidentnie coś po drodze się wykrzaczyło, co się wykrzaczyć nie powinno. Mam złe wspomnienia w związku z tym miejscem. Ale na szczęście wydaje mi się, że mniej więcej w mniej niż to ogarnąłem, więc bardzo dobrze. Kawacenie Warlocka. To by wyjaśniało, czemu go pojmali, zamiast go po prostu zabić. I masa ciumów od wiary się tu teleportuje. Prawie nam skopał tyłki, jak był smutny i osowiały tylko. Warlock nienawidzi Magusa, raz go już przepędził. Może się pogodzili. Ty mnie i Gruta pogoniłeś, a proszę. To wy odeszliście. Na jedno wychodzi. Nie. Nie chodzi. Gdyby Warlock miał wyprany mózg, czekałby tu na nas z powitaniem. W sumie fakty, że tak powiem. Zalatek! Mantis bez piruetów! Czemu robi piruety? Wydaje mi się, że się dobrze bawi. Martwcie się swoim strzelaniem. Dzięki, w sumie ma ona trochę racji, nie będę zaprzeczał. Zwłaszcza, że troszeczkę tutaj tych kolesi jest cały czas i niestety obstawiam, że będzie tutaj dosyć sporo tych wszystkich pojedynków, walk, starć i tych podobnych. Nie bardzo mi się to podoba, bo szczerze powiedziawszy jakoś nie przypada za bardzo za systemem walki w strażnikach. Ale no cóż, skoro innej opcji nie ma, to zwyczajnie w świecie nie pozostaje im nic innego jak po prostu walczyć. Bo raczej nic innego się tutaj rozegrać nie uda. Nie będzie tutaj opcji na zasadzie nie odzywać się i nic nie robić. Oby Mantis i Lady Hellbender zatrzymały większość na zewnątrz. W ogóle mamy już ostatnie 3 punkty, więc myślę, że możemy już szarpnąć te 3 punkty dla Draxa. Niech będzie, żeby po prostu powiedzmy wszyscy absolutnie mieli już wymaksowane swoje zdolności. No bo tak, tutaj już wszyscy, to już wszystko i tu również już mamy absolutnie wszystko. Absolutnie nie używam połowy tych wszystkich zdolności, które wykupiłem, to prawda?
i je przeciążyć. Ale sam fakt, że jest wszystko, nie narzekam jakoś wielce, wielce potężnie. Przeciążyć, tak? No to proszę bardzo. Nie to chciałem zrobić, tylko bardziej to. Dobrze, dobrze. I kolejni przeciwnicy. Wspaniale. Nie to chciałem zrobić, zapomniałem, że przełączyłem się na błyskawice, ale okej, wyszło też całkiem w sumie nie najgorzej, więc nie ma tego złego, co by na dobre w sumie nie wyszło. I tak dostali wpierdziel, i tak dostali srogi wpierdziel, także to mi się w sumie podoba. Ja tak mogę walczyć non-stop. I w sumie może będę walczył non-stop, bo w sumie elektryczność jest najbardziej OP. Biorąc pod uwagę, że atakuje wszystkich dookoła. Chociaż mógłbym też troszeczkę powalczyć ogniem, biorąc pod uwagę, że ogień zadaje obrażenia systematycznie. Więc to nie byłby taki głupi pomysł tak na dobrą sprawę. Co prawda musi się troszeczkę podładować, ale wydaje mi się, że zadaje spore obrażenia na jeden strzał i później przez jakiś czas jeszcze obrażenia zadaje od tak po prostu, dla samego zadawania. Także to jest dla mnie coś bardzo na rękę. No i oczywiście totalną klepkę również możemy kolesiowi zaserwować, aż przynajmniej do momentu, w którym ktoś go sfiniszuje. Dobra, wszyscy leżą, kwiczą. Dobra, wspaniale, cudownie. Oni zaczęli! To duży kult, na pewno mają sprzątaczy. Możemy ustalić, że to nie jest duży kult, tylko mały i w sumie za chwilę się skończy. Proszę, bo nie chcę walczyć z tysiącami przeciwników, naprawdę. Przysięgam, czy te drzwi się otworzą same z siebie? Niespecjalnie. Daj spokój, nigdy tu nawet nie byłaś. Byłam! W tym! Dwa razy! Fakty. Okej, dobra, nieważne, przyszli kolejni kolesie, wspaniale, ale na tych widzę jest ci są podatni na ogień. Z którego w sumie bardzo chętnie skorzystam i również bardzo chętnie skorzystam ze swojej osłony, ponieważ już troszeczkę mi się kończy życie. A wolałbym się tutaj nie wychłyśtać. Dobra, tego podpalmy, tego oklepmy, dzień dobry, do widzenia. Materiał blokuje. Tego też można podpalić, bo czemuż by nie. Tutaj możemy pomóc klepać tego kolesia Gamorze, a temu możemy pomóc z Draxem. W sensie tak sobie możemy pomóc tym. To będzie dużo lepszy kierunek gadania, bo to by szło na to, że miałbym klepać Draxa dla niego. A to troszeczkę mi nie jest na rękę. Przynajmniej Mantis nie rozbiła Milano! Ona jest w doskonałym drodze! A skąd ty to w sumie wiesz, przepraszam bardzo? W sumie okej, dobra, domyślam się, że mogła z nią latać parę razy, więc miałoby to w sumie ręce i nogi. Dobra, ten gościu jest podatny na mrożenie, więc go w sumie auć, może przymrożę na trochę. Niech się zatrzyma w miejscu, żeby tak mi nie biegał dookoła. Totalna klepka również może pójść. Myślę, że tak, bo pytanie brzmi, że będzie tutaj cokolwiek do łupienia. Bo obstawiam, że całe to miejsce po prostu weźmie szlak. No, teraz spać! Okej, dobra, dziękuję, dobranoc. Właśnie tak, stary. Rzucą na nas wszystko, co tylko mają. A my tego unikniemy. No, mam nadzieję, że unikniemy. Trasa idzie tędy. Jazda! Stargościu, co znaczy jaskrawo-pomarańczowa kontrolka? Która? Ta pod taśmą. O, teraz jest żółta. I znów pomarańczowa. O, żółta. Zignoruj ją, Mantis. Pozaklejałeś mi kontrolki taśmą? Rozpraszały mnie. Właśnie straciłeś dostęp do taśmy. To moja taśma. Będę się teraz naprawdę kłócić o to, czyja jest taśma, na litość boską. Dobra, ale w ogóle problem jest taki, bo tak jak powiedziałem, śpieszy mi się trochę z dzisiejszym odcinkiem, gdyż iż, ponieważ muszę go wystawić jeszcze dzisiaj, przynajmniej mam nadzieję, że go dam radę jeszcze wystawić dzisiaj, mam na to całą godzinę, a muszę go jeszcze zmontować. Tak więc dzisiaj będzie odcinek krótszy, może następny będzie dłuższy, może nie, pożyjemy, zobaczymy. W sumie odcinek z IDH był prawie godzinny, więc zerujemy. Tak więc to by było na tyle, mam nadzieję, że materiał wam się spodobał. Jeśli tak, będziemy zostawić łapkę w górę, będę poinformować. Jeśli jeszcze tego nie robicie, a seria z Guardiansów przypadła wam do gustu, zostawcie suba na kanale, aby was nic nie minęło. W komentarzach możecie dać, co sądzicie o całej serii. A my co? Widzimy się już wkrótce. Także do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, na razie. Cześć!